Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, Opowieści Starego Szkieła, odcinek 14, Kryptonim Arcybiskup. Historia, którą wam dzisiaj przedstawię, wydarzyła się jakieś 15 lat temu. Poznałem ją dzięki uprzejmości znajomego oficera, który poprosił mnie, żeby nie zdradzać jego personaliów i nie wykorzystywać jego nagranego głosu. Dlatego niniejszy odcinek opowiem osobiście i zamarzę delikatnie kilka szczegółów. Dlaczego? Dlatego, że jest to, jak się zaraz przekonacie, dość delikatna, choć niezwykle elektryzująca historia. Czas, miejsce akcji oraz bohaterowie niech pozostaną zatem niedopowiedziani. Rzecz działa się w jednym z wojewódzkich miast. Zaczynamy od sceny, w której naczelnik pewnego wydziału został wezwany do gabinetu komendanta. Usiadłszy na krześle, usłyszał, że będzie musiał pokierować bardzo szczególną operacją. Nadałem jej kryptonim arcybiskup, ponieważ poszkodowany był znany duchowny. Posłuchajcie. Wczoraj miała miejsce uroczystość kościelna. Tak mniej więcej zaczęła się relacja komendanta. Po jej zakończeniu do samochodu arcybiskupa zaparkowanego na zamkniętym parkingu parafialnym zaniesiono bardzo cenne przedmioty. Słowo przedmioty nie jest tu chyba najodpowiedniejsze. Powiedzmy, że chodzi o atrybuty o niezwykle doniosłym znaczeniu. Między innymi laska pasterska prymasa Chlonda, jakaś zabytkowa Biblia, eksponaty wypożyczone z Muzeum Katedralnego. Najważniejszym jednak przedmiotem był paliusz. Kiedy podczas naszego spotkania oficer wspomniał po raz pierwszy o paliuszu, bardzo mocno podkreślił jego niebywałe znaczenie. Potem na spokojnie sprawdziłem w sieci, że paliusz to element stroju liturgicznego katolickich metropolitów, mający podkreślić funkcję i władzę metropolity w zgromadzeniu oraz jego łączność ze Stolicą Apostolską. Posiadanie paliusza przez metropolitów wymagane jest kodeksem prawa kanonicznego. Tak poucza nas Wikipedia. W świecie katolickich duchownych jest to więc coś niemalże bezcennego, coś co nie przekłada się na żadne pieniądze. Po uroczystościach odbyła się kolacja, w której uczestniczył arcybiskup, opowiadał dalej komendant. Gdy dobiegła końca, metropolita udał się na parking. Tam ze zdumieniem stwierdził, że jego Passat zniknął. No i tutaj dobiegamy do puenty. Trzeba odnaleźć skradzione przedmioty, przede wszystkim ów paliusz. Co ciekawe, samo auto było najmniej istotne spośród wszystkich skradzionych rzeczy. Po otrzymaniu tego zadania specjalnego, naczelnik zawołał do siebie sekcję samochodową. Macie przetrzepać, przefiltrować wszystkie warsztaty, dziuple, rzeźnie itd. Tu mały przypis. Rzeźnie to warsztaty, w których rozbiera się samochody na części, które potem idą na sprzedaż. Passaty w tamtych czasach były bardzo lubiane przez złodziei samochodów. Łatwo się je rozkręcało. W ciągu nocy, opowiadał mi oficer, dobry rzeźnik mógł rozkręcić ze 4 sztuki. Do poszukiwań zostały zaprzęgnięte wszystkie komórki zajmujące się kradzieżami samochodów. W mediach gruchnęła wieść, że okradziono biskupa. Uruchomiłem także tajny zespół, który zajmował się głęboką pracą operacyjną, czyli m.in. infiltrował półświatek, pozyskując wartościowych informatorów. To powiedziawszy, oficer zerknął na mnie i uśmiechnął się przepraszająco, po czym dodał, że nie może w tym obszarze zdradzać za dużo. Wkrótce na rzeźnie, które były non-stop kontrolowane, padł blady strach. Policjanci też nie mieli lekko. Mocno odczuwali naciski wywierane z różnych stron, także ze strony polityków. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale policja zawsze była powiązana dość intensywnie z kościołem. Ktoś mi kiedyś opowiadał, pół żartem, pół serio, że w wyborze komendanta ma swój udział także taki czy inny biskup. Wszystkim naciskającym zależało na tym, żeby jak najszybciej odzyskać skradzione rzeczy. W każdej chwili przecież przestępcy mogą je zniszczyć razem z samochodem albo wywieźć gdzieś za wschodnią na przykład granicę. Początkowo wyniki były mizerne, kontynuował swoją opowieść oficer. A przecież dla mnie, jako szefa jednostki prowadzącej poszukiwania, była to operacja wówczas priorytetowa. Miałem rozmowę z arcybiskupem, który opowiadał mi o znaczeniu tych wszystkich relikwii. O znaczeniu historycznym, symbolicznym itd., itd. No cóż, uprzytomnił mi wtedy, że te rzeczy naprawdę nie mogą przepaść, że trzeba je znaleźć. Po paru dniach moja tajna grupa, przepytująca dokładnie swoich ucholi, przyniosła ciekawą informację. Jaką? Że prawdopodobnie kradzieży Passata dokonała tak zwana młodzież.
Młodzież, czyli młode wilczki, które działają na własną rękę, ale za aprobatą starszyzny. Kradną samochody i zawożą je do rzeźni, za co dostają po kilkaset złotych. Pod wpływem tych naszych intensywnych działań wśród złodziei samochodów zaczęło wrzeć. Wyobrażam sobie, że musieli ostro kląć na zaistniałą sytuację, w której nie mogli spokojnie pracować. Do przełomu w sprawie doszło, kiedy zdesperowani samochodziarze mieli już zapewne tego wszystkiego dosyć. Ci, którzy weszli w posiadanie pakunków schowanych w bagażniku skradzionego samochodu, zorientowali się w końcu, co to za gorący towar i uświadomili sobie, że ta kradzież to grubsza sprawa, która tak łatwo nie rozejdzie się po kościach. W końcu doszło do negocjacji z półświadkiem, który ustalił, kto stoi za kradzieżą Passata. Ceną za skradzione arcybiskupowi rzeczy było zakończenie permanentnych kontroli rzeźni. Mieliśmy też zaprzestać poszukiwań młodzieży, która przypadkowo czy pechowo weszła w posiadanie Paliusza. Przystaliśmy na to i wkrótce dostaliśmy cynk, że na obrzeżach miasta, w opuszczonym domu, zostały złożone skradzione rzeczy. Wysłano we wskazane miejsce ekipę, która znalazła tam poszukiwane przez nas skarby. Kim byli złodzieje, co to była za rzeźnia, tego nie udało się niestety nigdy ustalić. Doszły mnie natomiast słuchy, że starszyzna bardzo dotkliwie ukarała tych nieszczęsnych młodych wilczków. Finansowo, ale i podobno fizycznie. Spuszczono im chyba niezły łomot. Po odzyskaniu Paliusza i innych atrybutów udałem się do arcybiskupa, żeby potwierdzić, iż odzyskaliśmy właściwe rzeczy. 15-minutowe spotkanie zamieniło się w kilkugodzinne. No cóż, duchowny był bardzo zadowolony, ja oczywiście też. W tym miejscu swojej opowieści oficer ponownie uśmiechnął się do mnie. Mój szef nie był do końca zadowolony. Gdzie samochód? Pytał zgryźliwie, zarzucając mi, że nie udało się go odzyskać. A przecież odzyskanie samochodu było raczej niemożliwe. Zapewne zaraz po kradzieży został rozebrany na części. Po zakończeniu operacji w siedzibie arcybiskupa odbyła się uroczysta kolacja zorganizowana dla policjantów, którzy pracowali przy tej sprawie. A teraz ciekawostka, nadstaw uszu. Nikt z nas nie został zaproszony. Udała się na nią tylko wierchuszka komendy. No cóż, wcale mnie to nie dziwi. To tyle, jeśli chodzi o relacje oficera, ale na tym wcale nie kończymy dzisiejszego podcastu. Zostańcie, moje drogie, moi drodzy, zostańcie ze mną. Chciałbym wam teraz zaprezentować tę historię z trochę innej perspektywy, z literackiej perspektywy. Otóż parę lat temu Robert Ziółkowski, były policjant, a dzisiaj autor kryminałów, inspirowanych prawdziwymi historiami, stworzył niezwykle ciekawą wariację literacką na temat tej właśnie sprawy. Co prawda tekst jest poprzedzony komunikatem: wszelka zbieżność nazwisk osób i zdarzeń opisanych w opowiadaniu z rzeczywistymi jest oczywiście przypadkowa i niezamierzona, ale przecież bardzo ciekawie uwyraźnia tę historię, choć często kieruje się również w stronę fikcji. Przedstawieni bohaterowie z całą pewnością nie są rzeczywiści, ale ten, kto zapozna się z tym tekstem, opublikowanym w Czasie Kultury, to jest numer 3, rok 2015, będzie mógł łatwiej wyobrazić sobie zarysowane w niniejszym podcaście wydarzenie czy wydarzenia. Można by na tej kanwie nakręcić bardzo klimatyczny odcinek w konwencji starego, dobrego Pitbulla Patryka Wegi, ale podkreślę, starego Pitbulla. Przeczytam wam 3 smakowite fragmenty. Oto pierwszy, który pokazuje nam samochodową rzeźnię od środka. Na pewno jesteście jej ciekawi, prawda? To posłuchajcie. W stodole na obrzeżach podpoznańskiego Golęczewa, która tylko z pozoru była stodołą, mieścił się warsztat samochodowy. Z tą różnicą, że aut tu nie naprawiano, tylko cięto. Szerokie drzwi stodoły otworzyły się, połykając czarnego Mercedesa i jadącą za nim Wespę. Właścicielem tegoż przybytku był Bernard Igielski. Przezywano go igłą lub igiełką, choć trudno było tego dwumetrowego kolosa z wielkim brzuchem skojarzyć z czymś tak niepozornym. Nie było problemów? Przywitał parę z motocykla. Wszystko gitara, odparł za obydwu Kusterski. To wybebeszajcie go, idę obudzić Mirasa. Kusterski zanurzył się w kabinie. Z tylnej kanapy wyjął jakieś przedmioty zapakowane w szykowne pokrowce. Rozłożył je na wysmarowanym olejem warsztacie. Z największego wyciągnął coś na kształt skręcanej laski. Krótsza część była wygięta w ślimak i miała kolor złota. Poskrobał ją śrubokrętem. Farba odeszła, ukazując ciemne drewno. Rzucił z niesmakiem laskę na warsztat. Norbert przyjrzał się jej dokładnie. Coś mu zaświtało w głowie.
Tymczasem Miłosz wziął się za resztę. W kolejnym pokrowcu znajdowała się jakaś gruba, oprawiona w inkrustowaną srebrem skórę książka. Wyglądała na starą, ale była w dobrym stanie. Trzeci pakunek przypominał bombonierkę. W środku pudełka obszytego czerwonym aksamitem leżał dziwny biały krawat z wyszytymi pięcioma równoramiennymi czerwonymi krzyżami. Rylski nadal przyglądał się skręconej lasce. Wewnątrz ślimaka był niewielki krzyż. Ty! To chyba... Nie dokończył, bo Kusterski znienacka zarzucił mu krawat na szyję. Wyglądasz jak klaun z cyrku. Pociągał długie końce przedmiotu i zaśmiewał się, robiąc debilne miny. Kulas też się w końcu roześmiał, okręcił na swojej szyi wąski pas materiału, wywalił różowy język z ust i udawał wisielca. Dobrze się bawili, lecz Norbertowi nie dawała spokoju natrętna myśl błąkająca się po głowie. Pomimo żalu na twarzy Miłosza, szybko zrzucił z siebie krawat i odłożył starannie do pudełka. Babcia Norberta była osobą bardzo religijną. Zanim zmarła, codziennie odmawiała pacierz. Niejasno zdawał sobie teraz sprawę z tego, iż przedmioty należą do jakiegoś księdza i to wysoko postawionego. Być może nawet dotykanie ich przez osoby świeckie jest zabronione. Babcia opowiadała o księżach i biskupach jak o wybranych istotach, których trzeba się bać, gdyż posiadają bezpośredni dostęp do osoby samego Boga. To był tylko dziecinny lęk osnuty zabobonną tajemniczością, jednak uczucie niejasnego lęku przed karą z jasnego nieba powróciło ze zdwojoną siłą. Rylski już głęboko żałował, że się wygłupiał, bezczeszcząc przedmioty liturgiczne. Jego religijne emocje, zatrzymane na etapie dziecięcych bojaźni, podsunęły mu jedno słowo – świętokradztwo. Kiedy te wszystkie obrazy i emocje przyjęły pełne kształty, w sekundę zmroziły jego zagubioną i nadwrażliwą duszę. Usłyszeli, że ktoś nadchodzi, więc szybko spakowali towar do jutowego worka. Umowa była taka, że to, co znaleźli wewnątrz, należało do nich. Zabrali się za demontaż foteli. Igiełka rozliczył się z nim bez targowania, dostali 7000. Kiedy ruszali wespą, Miraz właśnie wycinał lewą ćwiartkę. Była na jutro potrzebna w Bydgoszcz. A teraz drugi fragment, który przedstawia spotkanie z informatorem. Na spotkanie z Ozzy miał iść sam. To był jego kontakt, a żaden szanujący się policjant nie pali swoich najlepszych źródeł. Kontaktem był niejaki Waldemar Dragoński, zwany w środowisku jako Drago. Miał 40 kilka lat i był jednym ze starych bossów podziemnego Poznania. Tylko on jeden przebył długą drogę 20 lat transformacji Polski i podziemia. Na początku lat 90. kradł samochody, potem przyszły wymuszenia i dziwki z Ukrainy. Po okresie wojen, kiedy to granaty wybuchały pod sklepami konkurencji, podział wpływów wykrystalizował się. Drago miał już wtedy sieć ekskluzywnych burdeli, a do tego kilkadziesiąt komisów samochodowych. Zawsze był bystry, co z reguły jest dość rzadkie u gangstera. Posiadał też cechę, która jest niezbędna dla prawdziwego przywódcy. Był bezwzględny. Kiedy jego najbliższy współpracownik zaczął go dymać z pieniędzy, wkrótce przejechał się po nim własnym BMW na trasie warszawskiej. Mimo że teren był płaski jak stół, ale warek niedokręcony, sprawę uznano za wypadek. Waldek już wtedy znał, kogo trzeba w policji i prokuraturze. Siedział tylko raz za głupie wymuszenie. Pomimo że świadkowie i pokrzywdzony odwołali swoje zeznania na procesie, młody, łysy sędzia z zasadami go posadził. Jedynym słabym punktem Waldka była Diana, jego o 20 lat młodsza kochanka, którą wyrwał z zapyziałego Krotoszyna. Marcin nigdy nie dotarłby do Draga, gdyby obecnie był właścicielem kilkunastu tysięcy hektarów pól, łąk i lasów oraz sieci około 400 sklepów drogeryjnych. Ostrożnie wspierał finansowo tego czy tamtego posła, zapraszał na polowania szefów największych polskich spółek itd. To oczywiście plasowało go pośród polskiej elity i dawało szansę na zostanie kimkolwiek by zechciał. Drago pozostawał jednak w cieniu. Jego interesy prowadzili inni. Sieć mądrze pozakładanych spółek i firm na figurantów skutecznie gmatwała powiązania, za którymi stało jego nazwisko. Ktoś taki był nietykalny. Jednak dwa lata temu, kiedy Marcin werbował wtyczkę w grupie handlującej bronią, dowiedział się przypadkiem, że ktoś szykuje się na wojnę z Drago. Rywalami byli młodzi gniewni z Rataj, którzy okradli jedną z firm Waldka. Kazał im oddać forsa, ale ci naćpani idioci postanowili z nimi powalczyć. Jako pierwszy cel obrali sobie Dianę. Marcin wyczuł okazję i w końcu dotarł osobiście do Drago. To zapoczątkowało ich znajomość. Nie była to przyjaźń, ale Drago pamiętał Marcinie, kiedy ten naprawdę czegoś potrzebował. Tamci czterej młodzi ludzie po prostu wyparowali. Marcin sprawdzał w policyjnej bazie danych, czy nadal figurują jako zaginieni. Figurowali. Informacje Draga zawsze były pewne, a możliwości dotarcia fantastyczne. To był ich pierwszy kontakt od jego aresztowania. W tamtym momencie nawet Drago nie mógł mu pomóc. Choć podejrzewał, że dobre traktowanie w celach Rawickiego aresztu zawdzięczał również jemu. Wysiadł przed okazałą kamienicą na Górnej Wildzie.
Na mosiężnych tabliczkach przy drzwiach wypisane były nazwy spółek i kancelarii prawnych, które miały tu siedzibę. Zadzwonił pod ósemkę. Trego się nie zmienił. Średniego wzrostu, szczupły szatyn z krótko obciętymi włosami. Tężyznę zapewniał sobie codzienną partią tenisa zimnego. Powitał gościa z sarkastycznym uśmiechem, obejrzał go od góry do dołu. Schudłeś, roześmiał się. Sprawę mam pilną. Ukradli samochód. Dragoński zaczął się śmiać. To ci kupię nowy. Nie mnie, tylko arcybiskupowi. Zresztą sam samochód jest tu mało istotny. Aha, coś słyszałem, ale za dużo o tym w radiu nie gadają. A co ja mam z tym wspólnego? Ty raczej wiesz, co się dzieje, albo możesz wiedzieć. Marcin zrobił skwaszoną minę. Ale co ja będę z tego miał? Drago był ubawiony. Moją dozgonną przyjaźń i błogosławieństwo Boże. Obaj wybuchnęli śmiechem. Nie muszę wiedzieć kto. Chodzi o fanty. Złodzieje mi niepotrzebni. Drago przypatrywał mu się, nalewając jednocześnie żubrówkę do kryształowych szklanek. Jedną podał Marcinowi. Ten sięgnął po nią, ale potem odmówił. Może to i lepiej. Kiepsko wyglądasz. No i trzeci fragment, króciutki, który pokazuje, jak takie, cudzysłów, trzepanie rzeźni mogło wyglądać. Posłuchajcie. Mniej więcej w tym samym czasie poszczególne policyjne grupy działające w ramach operacji o kryptonimie Kardynał przeczesywały wytypowane garaże, warsztaty i posesje. Przeszukania były według instrukcji Kurca bardzo szczegółowe, a policjanci upierdliwi. Spisywali każdą część, każdy samochód, nawet lusterka. Jeśli ktoś się stawiał, był kuty przez komandosów, otrzymując przedtem kilka bolesnych ciosów lufami ich PM-ów. Telefony się rozdzwoniły. Właściciele warsztatów, złodzieje, mechanicy koniecznie chcieli wiedzieć, co odbiło gliną. Jeszcze gorzej było na giełdzie samochodowej. Tym razem nikt nie uprzedził handlarzy o akcji. Zamknięto bramy i czesano stragan po straganie. Handel został wstrzymany, a wstrzymanie go oznaczało straty. Wszyscy byli wściekli. Prawda, że opowieść oficera nabrała teraz na wyrazistości, możemy sobie ją dokładniej wyobrazić. Zachęcam do lektury opowiadania Roberta Ziółkowskiego i jednocześnie żegnam się już z wami. Dziękuję za serdeczną uwagę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, piszcie maile. Do usłyszenia już niebawem.